Witam tutaj w kolejnym odcinku i dzisiaj nadszedł dzień, żeby wykosić kukurydzę. Poniekąd trochę jest wcześnie, bo 24 października, tu się mało kto spieszy z tym. Ja natomiast może nie tyle co mi się spieszy, co po prostu mam kukurydzę, która jest na takim trochę piachu. Głównie klasa piąta, z 4B na pół, bez podlewania. VO tam było 250 chyba, bo ma 23M, więc VO 250 i RGT Lanik sam to chyba 270 VO czy 280, coś nie pamiętam, szkoda go, bo ten RGT wiadomo, jest trochę mokrzejszy, bardziej mokry, ale no już co będzie, nie? No też mi się tak trochę spieszy, bo trochę zwierzyna zaczyna chodzić i nie chcę, żeby to jakieś większe straty, bo jak będzie gdzieś tam koło 30 paru procent wilgotność, to trudno, no tam nie będą już te potrącenia. Wiadomo, jak większa wilgotność, to i trochę więcej masy. Z tego co wiem, za każdy 1% jak będzie powyżej 30%, za każdy procent 20 zł ceny potrącają. Cena wyjściowa u mnie to jest 800 zł netto. No, nie oszukujmy się, blisko ukraińskiej granicy, no to cena trochę ta słabsza jest tu na wschodzie, tam gdzieś pewnie w drugiej części kraju za Wisłą, to tam może około 1000 może się kręci, nie wiem, no co zrobić, no jest co jest, no nie będę się tutaj nad tym użalał, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jadę, bo tam jest właśnie ta kukurydza, z jednej strony postawiłem swoją przyczepę, bo na jedną i jedną przyczepą nie jestem w stanie tego odebrać, tutaj mam pożyczoną Metalfaka T711, to jest chyba 10 ton, no 8 na pewno, no to ale ile tam wchodzi więcej? Zaraz, nie, wodowność 8 ton, dobra, no to jest 8. Jadę na drugi koniec pola, bo od tej strony ma jechać do mnie kombajnista i mam go poprowadzić. No tak się złożyło, że akurat to jest kombajn w okolicy, no to korzystam z tej okazji. Co do wilgotności, no tak sobie mierzyłem, wilgotności mierzę swoim, na kukurydzę mokrą nastawiłem. Na jednej kolbie wychodzi 25%, na drugiej 30%, przy czym ja bardziej w tym mokrym miejscu sprawdzałem, bo mam jeszcze tam takie wypaleniska, piaski, także ostatecznie zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyjdzie nawet 33%, to wyjdzie 33%, no nie będę już tego mówił, aż tak płakał nad tym. Nawet smrodziki chodziłem, rozstawiałem, bo mi tam zwierzyna tak podjada. I żeby, no to też są jakiegoś w pewnym rodzaju straty, bo pierwsza kukurydza od lasów to jest właśnie akurat ta moja i nie chcę tam, powiedzmy, dokarmiać tej zwierzyny. Ja wiem, że można zgłaszać szkody łowieckie albo jeszcze inwestować w jakiś pastuch, ogrodzenie, coś tam jeszcze, ale przy 3 hektarach, czy ja wiem, czy to jest aż takie większe znaczenie. No mam to tak, bo mam, ale dla wodozmianu posiałem, a myślę, że też najgorsza nie jest to. No nie wiem, rekordów na pewno nie pobiję, bo ja na tych swoich ziemiach to rekordów nie mogę pobić. Natomiast zobaczymy, co tam wyjdzie. Z tym jedno, co mogę powiedzieć, to MAS 23N wypada dużo gorzej od tego Lanik sam, bo prawdopodobnie omacnica bardziej zaatakowała, może gorzej zaprawione nasiona były, nie wiem, dużo po prostu wody. Po prostu połamane są rośliny, tak? Ten Lanik sam to po prostu to jest wszystkie, praktycznie 99% kolb stoi, to wszystko modyki te stoją. Znaczy kolby to ja nie wiem, może są łamane, ale no zobaczymy co będzie. Na razie jadę tutaj, wrócę się na swoim polu i czekam na kombajnistę. Zobaczcie jaka jest super ekologia, nie? Przyjechałem sobie normalnie, gdyby był normalny silnik, normalny ciągnik, zgasiłbym i czekałbym, nie? Ale nie, oczywiście co? W takim momencie wypalanie DPF-a się włączyło, DPF-u, DPF-a i co, nie mogę gasić, chodzi ciągnik na podwyższonych obrotach, pali niepotrzebne paliwo, no i co, no i muszę czekać. I jak tak bym pewnie stał, zostawił, to prawdopodobnie z pół godziny bym musiał taki ciągnik pracować. No i ja zajadę na pole, też pewnie będę musiał zostawić to, bo zanim to zaraz on przyjedzie. Ja tu na swoim jęczmieniu się zawróciłem, po swoim polu jeździć to ja sobie jak chcę to mogę. Przyczepa taka, 22 opony, to fajna w ogóle przyczepa do jeżdżenia po drodze.
No i ten jęczmień na tej nowej dzierżawie, ta co tutaj ziemia, taka trochę kwaśna jest, 5,1 bez nawożenia fosforowego i zobaczcie, tu było posypane wapno, tu w granicach takie 3,5 tony wapna magnezowego, tak pogłównie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No najważniejsze, że ten jęczmień nie żółknie. Jeżeli on już teraz nie pożółkł, to już coś z tego będzie. Tam te 20 parę arów, co mam, tam taka mała działeczka, to ja już wiem, że będzie do przesiania, bo tam nawet posypanie wapna pogłównego, pogłównie wapna to już nie pomogło i nic tu już nie pomoże, więc prawdopodobnie te 20 arów, to wiecie, to można posiać jakiś owies, może na poplony będę miał po prostu i już. Nie ma co się tam rozczulać nad taką powierzchnią. Tu jakieś takie wypalenisko trochę, może gdzieś jakaś nakładka do prysków, może no nie wiem, no tutaj, no to od brzegu, to wiadomo. No, tu mam jeszcze garstkę kamieni, pozbierałem, muszę je gdzieś zabrać. Dobra, później się widzimy. Pierwszy zbiornik wysypany, pola dookoła się nie dało objechać. Klas chyba Tucano czy Medio? Nie, no Tucano. Kukurydzę wygląda tak. RGT tylko pierwsze kosimy. To akurat wypalenisko jest, no to słabsze wygląda. No tu mozaika jest, ale ogólnie zmierzyłem wilgotność 31% na przyczepie, nie? Prosto z kombajnów. Także tak prawie że w punkt, nie? To nie jest. No, prawie że w punkt. Jadę po tą drugą przyczepę, zostawię na środku pola i kombajnista będzie na środku pola sobie ją nasypywał, no bo inaczej to nie da rady. No DPF jest wypalony, 7 litrów poszło. Ogólnie to z 5 na te wypalanie najprędzej. Teraz podłączę światła. Ciągnik nieumyty, po talerzowaniu po dyniach taki został. Musi być tak. O. Kukurydza tutaj w dołku to jest taka nawet wysoka. Tu może trochę podbijać wilgotność. Ten RGT, proszę bardzo, jak się nawet prezentuje. O, taka kolba. Ziarek jest 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 w kolbie, no po wodzie. To jest taka norma. Jeszcze kogut mnie nie kręci. Takie dwa zbiorniki wejdą. Będę musiał się szybko uwijać. Na szczęście na skup mam jakieś 3 km. Jeszcze nikt nie kosi, także kolejek nie ma. To będzie taka szybka akcja. No przy kukurydzy to można tak nabierać. Przy rzepaku to pamiętam, w pokrywkę się dużo sypało. Na ósemce, ósemka to jest kukurydza 20-40%, czyli mokra. I przy tym wilgotnościomierzu daje nam wilgotność 31,8. Może być, jeszcze tak powiem, nie? Tam kombajnista mierzył wilgotność, to u nich nawet było poniżej 28, chyba 27 i coś z kawałkiem, 29. No w każdym razie koło 30 wszystko się to obraca. I z tego co zauważyłem, to ten wilgotnościomierz delikatnie czasami może zawyżać względem dramińskiego. Ale nawet jakby było i 31-32, to tak mi się wydaje, że nawet troszeczkę wygodniejsza, to i tak będzie. Aha, dobra. Sypanko, jedziemy. Dobra, jadę pierwszą przyczepą na skup. Mniej niż hektar wykoszone. Wygląda na to, jakby ponad dychę sypać. Znaczy nie dychę, co ja mówię.
Nie wiem ile sypie, na koniec powiem, bo teraz czarować z fusów nie będę. Na razie biorę za pierwszą przyczepę i muszę się w miarę streszczać, bo mam tylko tą jakże malutką przyczepę, jeżeli chodzi o ten cały zbiór, nie, bo to tam przyczepa to ile wejdzie, 1,5 zbiornika, 6 ton, mniej więcej. Także tak, no kukurydza się w tym roku nawet ładnie wydała, myślałem, że będzie trochę gorzej, ale bałem się przez też, o, zobaczcie, podwórkę, nie daje rady, musiałem redukować, spadło do 12 na przednim napędzie. Myślałem, że wyjdzie dużo gorzej przez to, że mi... Myślałem, że dużo mi wyjdzie gorzej przez tę zwierzynę, która mi ma, miała tu chodzić, ale tak, dzików nie było. Gdzieś tam pojedyncze jakieś sarny przeszły, gdzieś tam kolbę urwały, zjadły i tyle, nie? Tam słomezika postawiłem, to większych uszkodzeń nie widziałem. No więc... Co? No więc jest okej, okay, nie? No zobaczymy jak to wygląda. Zaraz wam coś pokażę, bo zobaczcie, tu jest ten RGD, to on jest spoko, nie? Po prostu nie mam żadnego porównania, widzę, że jest ok. I teraz jak przyjadę tutaj w poprzek i będzie MAS 23M, no to mówię, on jest tak jakiś tak, dużo po pierwsze suchszy, bo raz, że VO jest mniejsze, bo tam chyba przy masie to jest 250. No nie wiem tego, czy tu zobaczycie, no ale zobaczcie, tu jest ten mas i dużo on jest niższy i tak dużo jest więcej roślin połamanych. Na pewno będzie suchszy, to jest 100% pewne. No i tyle, no na razie więcej nie mogę co odnośnie tego powiedzieć. W przyszłym roku miałem siać 2,5. W przyszłym roku miałem siać 2,5 hektara kukurydzy, natomiast stety albo niestety będę zmuszony do tego, nie wiem czy zmuszony, no tak przyjąłem, że będę siał jednak tylko hektar. Albo nawet i wcale, bo nie wiem czy mi się na hektar będzie chciało z tym bawić, szukać usług, później zawracanie sobie tylko głowy. No bo akurat nie mam za bardzo takich działek na ten rok, żebym mógł posiać kukurydzę, żeby gdzieś daleko lasu było. Więc zobaczymy, czy w przyszłym roku będzie, natomiast w przyszłym roku nie będzie, a dalej zobaczymy. Będzie albo nie będzie, no mówię, jeszcze się okaże, to jest pod znakiem zapytania. Dobra, nagrywam to wszystko w biegu, widzę chyba kombajn czeka już z rozłożoną rurą. Chyba na mnie, bo no, to tak ciężko z wyrabianiem tego. Na przyczepie około 8 ton było, nie pamiętam dokładnie, bo nie patrzyłem tam. Wszystko to biegło szybko, tam waga netto, waga brutto zapisana i jedziemy dalej, nie? Ale no tak 17 było z waga, a na pewno 9 coś było na pusto. No, także to od razu przyczepiam drugą przyczepę i ja praktycznie nawet do kombajnu nie wejdę pojeździć, bo nie ma kiedy, ja muszę tutaj robić w transporcie, tak, sam jeden jestem, no nie mam nikogo do transportu, zresztą na tyle to trudno by było. O, nasypane już pełno stoi tam ta zielona, powiedzmy. Podoba mi się, że kurczę, żadnej zwierzyny większej nie było, tutaj nie ma jakichś strat takich, to wszystko ładnie się udało zebrać, mimo że dookoła same lasy, akurat gdzieś tam nie ominęło, tam jest jeszcze jakaś kukurydza, to mogła być blisko pierwsza, to temu tam się mogły skupiać, no ogólnie trochę jest kukurydzy, ale od tamtego lasu ta jest pierwsza, nie, i dlatego z tamtego końca trochę, kilka sarenek może przyszło, coś zjadło, ale ogólnie jest super, naprawdę. No i druga przyczepa nasypana, tak nie do pełna, nie tyle co tam troszeczkę wystaje, ale nie będę czekał, niech on sobie kosi tam pustą przyczepę, ma ta przyczepa też nie jest aż tak, to że ona ma objętościowo dużo ładowności, to nie znaczy, że trzeba aż do pełna sypać, można, ale przejadę się, dobra, jedziemy z tym. 17.41, koszę dalej, ta przyczepie jest ponad pół już pełna i niestety
Znaczy stety. Bardzo dobrze, nie? Bo na cztery przyczepy się nie zmieści. Muszę jeszcze raz tą pojechać. I dopiero już wtedy, jak wrócę, to reszta wszystko wejdzie na te dwie przyczepy. Widzę, że w tym momencie tego RGT kończy. No i ten. No i co? I tam dalej z tyłu jest MAS 23M. Jest dużo niższy. Zaraz wam to pokażę, jaka różnica jest. O, tu jest MAS 23M. W sumie wysokość roślin i to, jak ona jest tam, że niższa jest, to tam nic. Ważne, co z kolby będzie leciało, a później z kombajnistą pogadam, to on mi powie, co tam, jak to inaczej wyszło. Tu akurat z górek wypalenisko. No i teraz przydałoby się, fajnie by było, żeby zmulczować te ziemię, nie? Tu, znaczy te resztki, bo no, dużo jest tej masy, a przez to później wykorzystanie jako ponownie nawóz byłoby lepsze. Na to pójdzie wszystko, na te 2,90, czyli tam 3 hektary, pójdzie 2 tony kredy, rozsypię to od razu, może jutro, pojutrze, zależy jak mi się uda dostać, bo muszę jeszcze zakupić, bo to co miałem to zbrakło. Wszystkie inne pola już powapnowałem, co miałem wapnować. Przez te dzierżawy nowe, co doszły, to z tegoż powodu zabrakło mi wapna. Nie muszę teraz dokupić na tę działkę. PH tu i tak jest koło 6, więc mówię, te 2 tony na te 3 hektary to będzie tak w sam raz. Kukurydza też ładnie rośnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie 2 lata temu, a dokładnie w zeszłym roku na wiosnę, czyli półtora roku temu, było dawany obornik i to tak na grubo, 30 ton na hektar. I ten obornik tak w sumie jeszcze po 2 latach to on trochę działa, dlatego też ta kukurydza tak w miarę wygląda. Jeżeli by kogoś interesowało nawożenie, to tak z grubsza, Dalmak w lutym 180 kg na hektar, to był siarczan magnezu. Do tego było dane później sól potasowa. Nie pamiętam dokładnie, coś w granicach 250 kg na hektar, jeżeli nie, to w opisie poprawię, dokładniej powiem. Mocznika 250 kg na hektar, RSM-u 100 litrów na hektar i w podsiewacz Polidapu 150 kg. No i to było całe nawożenie, jeżeli chodzi o kukurydzę. Powiedzmy, jeżeli chodzi o te nawozy, które były stosowane w tym roku. Później już po siebie żadnych nawozów nie dawałem, raz tylko z odżywką pojechałem i to wszystko. Pogoda super, wczoraj co prawda trochę deszczu spadło, jakieś nieznaczne ilości. Przystawka sześciorzędowa. Kogo się włączył? Przyczepa z górą nasypana tak na czubek, aż teraz jest trochę więcej jak ostatnio, czyli może nawet koło 9 ton, nie wiem. No, trzecia przyczepa już, także sporo.
jest super sprawa. Takie dolne... dolne otwieranie. Nie trzeba się szarpać z burtą za bardzo. Dobra. Dzisiaj tą jedną przyczepę dwoją. Bez plandeki to ja sobie przywiozę, żeby nie stało to pod gołym niebem, a tą przyczepę, co tam mi nasypie, to już przyjadę jutro, bo dzisiaj jest późno. O, i na wadze ten zestaw waży. Na tym wyświetlaczu LED-owym nie będziecie widzieć. 9880 minus te moje 80 to 9800. Wiecie co? Trzy razy wysypywałem i za każdym razem była mierzona wilgotność i żeby wam powiedzieć, to za pierwszym razem było 25%, za drugim 27%, za trzecim 26%. Także wedle skupu to jest nawet sucha kukurydza. Także idealnie, bo największą dopłatę dostanę właśnie do 25%, dopłacają nawet po 8 zł chyba. Za każdy procent, no to wow, nie? Się nabrałem. No i koniec, kukurydza wykoszona, kombajn pojechał. Jakby kogoś interesowało w naszym rejonie, to około 500 zł, nie mniej około, tylko po prostu 500 zł za wykoszenie hektara biorą. Tu przyczepa z delikatnym zgórkiem. A tamtą jutro rano wywiozę, bo już dzisiaj nie ma kiedy tam na skupie. I tak specjalnie na mnie czekają, także... to i tak super, taki jeszcze raz, no nie super, tylko no fajnie, że czekają na mnie, no tak powiem. Jeszcze tak jadę za kombajnem, to wam dopowiem, jak to było z tą kukurydzą, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch odmian. Więc sytuacja wygląda tak, że ten RGT, jak jeżeli jest taka, nagle wchodzi taka piaszczysta gleba, był znacznie lepszy na tej piaszczystej glebie. Normalnie ma z 23M, jak trochę zabrakło wody, to od razu mocno siadło i nie było tego plonu. Natomiast jeżeli był jakiś dołek, trochę lepsza ziemia, to była to porównywalnie, jakoś tam porównywalna ta odmiana była. Więc na moich działkach zdecydowanie RGT się lepiej sprawdził. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, o ile średnio tam z hektara plon będzie wyższy, niższy, bo i tak będę miał cały średni z całej działki. Nie było tego kiedy i jak ważyć. No, ale to od razu mówię. Mas u mnie wypadł zdecydowanie gorzej jak RGT. Co ciekawe, nasiona RGT były znacznie tańsze. Chyba nawet 100 zł w różnicy, nie wiem, zajrzę do faktur, to wam powiem, jak to cenowo wychodziło. Natomiast no miło zaskoczony jestem, jeżeli chodzi o tę odmianę. Natomiast to też nie ma co mówić, że ten RGT to jest tak na pewno na 100% lepszy, że siejcie ten RGT czy coś takiego, bo podobno rzekomo ten MAS 23M w tamtym roku też robił furorę, więc nie ma co tak mówić, że on jest taki do niczego przereklamowany czy coś, nie? Tam sobie też mogą później mówić, no ale w tym roku wyszło tak i tyle. Witam kolejnego dnia. Ja sobie wywiozłem ostatnią przyczepę, to tam tylko taki zbiornik i to niecały był. Dwie tony, prawie 2800 było. I co ciekawe, było ta kukurydza, która była już na koniec, to miała poniżej 22%, także ona już do koszenia była za 2 tygodnie temu. No i co, ten MAS 23M to po prostu był bardzo suchy na piachu, to on szybciej dojrzał do koszenia, to był dużo szybciej. Co do planowania, można przyjąć, że równo, tak, tam 20 kg tą czy tą, można przyjąć, że 10 ton z hektara przy wilgotności około 25%, tak? Bo była tam, część była 27, część 22, przy około 25% 10 ton z hektara. Czy to dużo, czy mało? Jak na tę ziemię uważam, że jest naprawdę super. I tyle. Także co, tyle w tym odcinku. Na razie wam i cześć!